Witajcie kochani w G-Gadget, lecimy, nie zlekamy, yo! Z racji tego, że kontynuujemy naszą przygodę ze sprzętem od firmy World for Gamer, dzisiaj zrobimy sobie drobne porównanie ich słuchawek. Które warto zakupić, które są bardziej interesujące, które mniej. Jak zapewne wiecie, World for Gamer pozwala Wam spersonalizować swój sprzęt. Głównie stara się promować tą personalizację na słuchawkach. Jedne słuchawki już dostaliśmy. Porównamy je z drugimi. Będą to dwa różne modele. Jeden z nich, czyli nasze spersonalizowane i drugi, który personalizowany przez firmę World for Gamer jest dosyć często. Sprawdźmy, które warto zakupić i spersonalizować. Zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie Tornado. Jest on zbudowany w całości z plastiku oraz ze skóropodobnego materiału, który opasa tutaj nauszniki oraz górną część przylegającą do naszej głowy, która z tego co ja widzę aktualnie znajduje się na żyłce. Metalowej żyłce, tak, chyba na metalowej żyłce. Jeśli chodzi o przestrzeń do personalizacji, World War Gamer bardzo promuje te właśnie słuchawki z racji tego, iż po bokach można nałożyć więcej grafiki, może być ona bardziej wyrazistsza. Mikrofon wysuwany tutaj znajduje się w takiej kieszeni, możemy go w każdej chwili zamknąć, w każdej chwili wyjąć. Logo słuchawek znajduje się od wewnętrznej strony nauszników, tak jak i nazwa słuchawek Tornado. Wykonanie jest to, jak już wspominałem, plastik, ale tutaj znajduje się metal, więc są one odporne na połamanie. Ma się wrażenie, że są bardzo stabilne i w porównaniu do słuchawek Vortex, które aktualnie posiadamy, są lżejsze i to znacznie lżejsze, są leciutkie. Ale to, co już teraz mogę powiedzieć o nich po użytkowaniu przez parę dobrych godzin, to fakt, że ten materiał powoduje, że strasznie pocą nam się uszy. Po pewnym czasie uszy zaczęły mnie piec, zaczęły się pocić. Musiałem zdjąć te słuchawki, żeby uszy po prostu ochłonęły. Przycisk, jak sami tutaj widzicie, znacznie różni się od tego, który mamy w słuchawkach. Mamy tylko dwa przyciski oraz pokrętło do podgłaszania, przyciszania. Dodatkowo mamy przycisk, który uruchamia albo wyłącza mikrofon oraz przycisk, który włącza albo wyłącza wibrację. Z kolei jeśli chodzi o słuchawki Tornado, mamy tutaj cztery tryby, które możemy wybrać za pomocą przycisku. Pilot jest fajniejszy od tego, naprawdę robi fajne wrażenie, bardzo mi się podoba. Waga jest taka sama, pomimo że wydaje się być cięższy od tego, mamy standardowo wibrację, możemy włączyć podświetlenie, włączyć podświetlenie, przyciszyć, podgłosić. Więc no, tych funkcji na tym pilocie jest znacznie, znacznie więcej. Przyjrzymy się odrobinkę słuchawkom Vortex. Personalizacja na nich wygląda mniej więcej tak, a to wszystko ze względu na siatkę, która znajduje się z boku. Tej przestrzeni do personalizacji jest znacznie mniej niż to w przypadku słuchawek Tornado. Mikrofon znajduje się na kółku, które możemy w bardzo prosty sposób oddalać albo przybliżać. Tutaj mamy światełko, które informuje nas, czy ten mikrofon jest włączony, czy wyłączony w danej chwili. Jeśli chodzi o wewnętrzną część obudowy, jest to materiał, który strasznie przepuszcza powietrze. Grając wiele, wiele godzin, mając te słuchawki na głowie, w ogóle się nie pociłem. W ogóle nie pociły mi się uszy, w ogóle nie pociła mi się głowa. Ogólnie tych elementów plastikowych jest znacznie mniej, aniżeli w przypadku słuchawek Tornado. Te słuchawki są odrobinę cięższe, jeśli chodzi o Tornado. Jak założycie na uszy, w ogóle nie czuć, że je macie. Jeśli porównamy z boku Tornado i Vortex, możemy stwierdzić, że Tornado wygląda bardziej futurystycznie, zaś Isars jest eleganckie i bardziej przypomina słuchawki dla DJ-i. Dodatkowo większa ilość wylotu powietrza powoduje, że nie pocą nam się uszy. Podsumowując, czy Vortex, czy Tornado. Jeśli chodzi o personalizację, jak najbardziej polecam Tornado. Z racji tego, że ma więcej przestrzeni do personalizowania, ale jak sami możecie się przyjrzeć, ich artysta Malarz odwala naprawdę kawał dobrej roboty i stara się, żeby wszelka grafika, która zostanie dostarczona przez Was, była jak najbardziej widoczna również na słuchawkach Vortex. Jeśli chodzi o ciężkość słuchawek, Tornado wygrywa, jest lżejsze od Vortexa. Nie ma czegoś takiego jak brak poczucia komfortu, kiedy nosimy Vortex na naszych uszach, co tutaj niestety jest minusem dla słuchawek Tornado.
ponieważ zakładając je, niestety te słuchawki czujemy, a materiał, który znajduje się w środku, powoduje, że pocą nam się uszy, no i nie do końca jest on wygodny. Jeśli chodzi o mikrofony, to już jest różnica gustu. Każdy mikrofon da się wyciągnąć, da się złożyć, tylko że to są dwa różne sposoby. Tutaj mamy na kółku, tutaj mamy w kieszonce, więc to tylko i wyłącznie kwestia nas samych, które nam się podoba. Jeśli chodzi o Pilot, to tutaj Tornado ponownie wygrywa. Każde słuchawki czym się różnią. Każde słuchawki mają coś do zaprezentowania, mają coś swojego, coś indywidualnego. Ja osobiście, jeśli chodzi o typowe użytkowanie, polecam słuchawki Vortex. Jeśli chodzi o personalizację, jak najbardziej Tornado. Bo jak już wspominałem, więcej przestrzeni do zagospodarowania. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym Manga Bzik. Linki w opisie. No i co? Jeśli jesteście zainteresowani, odwiedźcie World for Gamer. Dowiedzcie się w ogóle więcej na temat samej personalizacji. Możecie im zadawać pytania, odpowiadają, wierzcie mi. Bardzo szybko odpowiadają, więc każde zapytanie, jakie im udzielicie, dostanie natychmiastową odpowiedź. A ja się z wami żegnam. Cześć!